wam wszystkim z tej strony Sanej, a to jest poradnik mały, jak zainstalować Bitwę o Śródziemie 1, 2 i Rotwika na systemy Windows 11 bądź 10. Wystarczy, że weźmiemy sobie, odpalimy przeglądarkę. W przeglądarce wpisujemy sobie frazę PATCH 2.22. Klikamy pierwszy link w przeglądarce. Pojawia nam się strona na mod.db, gdzie klikamy Download Now i pobieramy tą paczkę moda, no dokładnie plik EXA. Po pobraniu oczywiście klikamy nasz plik, który pobraliśmy. Włączy nam się instalator aktualnie. Teraz nam się odpali Firewall, klikamy sobie Firewall, wybieramy oczywiście język, dajemy dalej, dajemy agreed, dalej, tutaj sobie ustawiamy skróty, klikamy dalej, instaluj. I teraz nam się przygotowuje instalator do tego, żeby zainstalować moda. Po chwili powinien ruszyć. Po skończeniu pobierania klikamy Finish, oczywiście. Teraz jak już mamy pobranego moda, bierzemy sobie ikonkę z patchem 2.22, klikamy ją, włącza nam się znów Firewall, dajemy Agreed i zaczyna nam wyszukiwać ostatniego update'a. Gdy wewnętrzny patch nam już się pobierze, znowu nam odpala się instalator z patcha, który musimy oczywiście zainstalować. On się sam automatycznie włącza, instaluje i przechodzimy wtedy do okna głównego. Znowu czekamy, aż znajdzie sobie update'y. Jak nie znalazło, to automatycznie nie ściąga, tylko włączają nam się okienka. Pierwszy to jest change load, więc go wyłączamy. No i tutaj mamy pokazane właśnie wszystkie patchy do Bitwy o Śródziemie 1. No i mamy patch 4.9.2. Ja na nim aktualnie gram, ale zmienimy sobie teraz na Bitwę o Śródziemie 2. To też mam już zainstalowane, ale klikając tutaj na Rotwik, zmieniam sobie właśnie ten instalator i mogę normalnie zainstalować sobie grę, prawda? Czyli automatycznie nam się pobierze, jak kliknę sobie Install Game. Oczywiście niestety nie ma języka polskiego. Ja tu zrobiłem małego fuck-upa, po prostu kliknąłem drugi raz na przycisk 4.9.2, po czym mi się wyłączył niestety patch i przez to mi wskoczył patch 1.03. Jest to polska oczywiście wersja, tylko że no, to nie jest ta wersja 2.22, tylko 1.03, nie? Więc nie ma tych samych modyfikacji, które są aktualnie na moim gameplayu, na który bardzo serdecznie zapraszam. No i wszystko oczywiście działa poprawnie, nie trzeba instalować żadnych dodatkowych modyfikacji typu CD Key, coś tam, nie trzeba Daemon Toolsów, nie trzeba kompletnie żadnego ISO ściągać, po prostu ściągamy sobie ten oto program, na nim ściągamy sobie daną grę, Bitwę o Śródziemie 1, 2 albo Rotwika. No i możemy sobie na spokojnie grać. Tu jeszcze pokazuję, że normalnie wszystko się odpala, włączamy sobie poziom trudności trudny, no, tak na szybko po prostu, żeby pokazać. No i w sumie to tyle. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę, jeśli wam pomogłem, zostawić komentarz i zapraszam was też do odcinków, które nagrywam. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć, hej.